Hej, witam serdecznie, z tej strony Michał, a to kolejny odcinek serii Jak buduję swój pedalboard. Ostatni z odcinków, kiedy to składałem jakikolwiek efekt. No i już następny to będzie finał. Jeden, może dwa odcinki, zobaczymy jak nam to wszystko wyjdzie. Zamawiając tub drivera, przyszedł do nas naprawiony Horus. Został w nim wymieniony układ scalony i bez problemu nam tutaj on wystartował. To jest klasyczny Horus posiadający dwa pokrętła. Pokrętło depth, czyli głębokość efektu, rate, czyli szybkość efektu, tu bypass oczywiście w aluminiowej obudowie. Horus, czyli nakładanie na lekko zmodulowanego sygnału opóźnionego na sygnał pierwotny, na sygnał oryginalny. No i dodatkowo właśnie te regulacje. Oryginalny Small Clone Horus nie posiadał tego pokrętła depth, tylko miał przełącznik, był sztywno regulowany. Tu jest modyfikacja właśnie taka, że możemy regulować płynnie tą głębokość efektu. Zasilanie 9 V prądu stałego i drugi i ostatni już efekt, jaki składałem, to jest tube drive, z tym, że od razu podkreślam, że jest to modyfikacja tego efektu polegająca na tym, że chciałem, żeby on bardziej służył jako preamp, miał bardzo mało gainu, a w zasadzie minimalną ilość tego gainu naprawdę, lekko przełamywał się tylko, jeśli chodzi o czyste kanały, a bardziej dodawał mi takiej miękkości lampy. Chodziło o to, żeby taka miękkość, taka okrągłość lampy tutaj w ten cały sygnał była wkładana. Dlatego właśnie jest on przerobiony. Standardowo lampa ECC83 na pokładzie. Bardzo ładnie świeci. Pokrętła to pokrętło głośności, dwa pokrętła korekcyjne basu i wysokich tonów, do tego bias, o którym wspominałem przy fuzie, i gain, który ma dodawać nam efektu tego przesteru. W oryginalnej wersji to brzmienia Gilmura, Satreniego, a tutaj właśnie chodziło o uzyskanie takiego preampu, jeszcze raz, który by nadawał takiej miękkości, tego brzmienia, takiego typowo lampowego. Różni on się od Tube Screamera. Tube Screamer jest taki maślany, ten będzie miał charakter taki bardziej troszeczkę ostrzejszy. Zastanawiam się, czy dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że te wszystkie przeróbki dadzą mi ten efekt, który chciałem po prostu osiągnąć. A z drugiej strony bardzo podobają mi się lampy. Te układy lampowe, wzmacniacze lampowe są bardzo drogie i tutaj właśnie chciałem spróbować sobie z takim troszeczkę tego typu układem, zobaczyć jak to w ogóle się składa, jak to od podszewki wszystko wygląda i jak można modyfikować i modulować, jeśli chodzi o tego typu układy we własnym zakresie. Zobaczę, jeżeli nie będzie to tak działało jak chcę, to wrócę do pierwotnej wersji i będzie służył to po prostu on jako ten charakterystyczny przester zbudowany na lampie. Do tego jeszcze, słuchajcie, w międzyczasie zamówiłem sobie troszeczkę takich gałek, to już jako ciekawostkę powiem, z AliExpress. Około 40 zł tych gałek jest tutaj chyba ze 40. Więc w niektórych efektach po prostu powymieniam sobie te czarne gałeczki na takie właśnie kolorowe, żeby
ta cała podłoga była jeszcze bardziej ciekawsza i jeszcze bardziej autorska i taka moja, że tak powiem. Jeżeli podobają Ci się filmy, oczywiście proszę o łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji. Pomalutku, tak jak mówiłem, kolejny odcinek to już będzie finał, będzie podsumowanie. Jestem ciekawy właśnie, jakie koszta takiej budowy pedalboardu wychodzą, takiego własnego, pomijając wszystkie te efekty, które możemy kupić w bardzo niskich cenach, gdzieś tam na platformach AliExpress czy w innych miejscach. Także dzięki serdeczne, bardzo króciutko na temat tych kostek gitarowych. A teraz przechodzimy do króciutkiego testu. Zapraszam. Ok, słuchajcie, test numer 1. Na pokładzie Fender Champion 100. Do tego Yamaha Pacifica V112. Wszystko ustawione na godzinę 12. Kanał czysty. Uruchamiamy sobie nasz chorus. Kosmicznych rozmiarów. Wręcz przemodelowany. Myślę, że takie fajne ustawienie akurat do tej melodii.
Okej, słuchajcie, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której zapomniałem powiedzieć w trakcie prezentacji tube drivera. Pamiętajcie o tym, że układy lampowe przeważnie zasilane są napięciem zmiennym. I tu jest, słuchajcie, 12 V prądu zmiennego. Nie można go podłączyć oczywiście pod standardowy zasilacz z prądem stałym. Niektóre zasilacze mają oczywiście taką możliwość, że mają wyjście na napięcie 18, 12 V, 9 V, ale pamiętajcie o tym, żeby sprawdzić, czy to napięcie jest napięciem zmiennym czy stałym, co nie? Tutaj układ lampowy potrzebuje zasilacza o napięciu 12 V prądu zmiennego. Zobaczcie, 12 V AC prądu zmiennego, bo inaczej to sfajczycie kostkę i będzie po niej. Tu oczywiście kolejne będzie może nie tyle co utrudnienie, ale kolejna modyfikacja w pedalboardzie, ponieważ będę potrzebował już dwóch zasilaczy po to, żeby właśnie zasilić oddzielnie tutaj ten układ lampowy i oddzielnie oczywiście zasilić resztę kostek. No chyba, że kupimy taki zasilacz, w którym będzie możliwość wykorzystania prądu zmiennego. Tu akurat widzicie, mamy przykład zasilacza, ale niestety mamy 12, 18, 9 V prądu stałego, więc tutaj niestety ten zasilacz nie zda nam egzaminu. Więc taka uwaga, pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać, jakie napięcia są potrzebne i tak jak w naszym tu przypadku 12 V prądu zmiennego. Oczywiście te zasilacze mogą być różne. Ja mam taki tutaj zasilacz, to jest 1-amperowy zasilacz, po to, żeby układ nie miał tutaj najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o jego moc. A za chwilę rozgrzeję lampę, bo to też jest istotne, żeby rozgrzać lampę, żeby nie odpalać od razu i uruchamiać tego raz, dwa, trzy, tylko ta lampa musi być rozgrzana, żeby miała swoje właściwości i żeby jej po prostu nie zniszczyć przed czasem. Więc jak to będzie? Będzie tak, że podłączamy sobie naszą wtyczkę, podłączamy zasilacz do źródła prądu i zapala nam się diada power. W tym momencie lampa zaczyna nam świecić. Nie wiem, czy to będzie tu widoczne, ale ta lampa zaczyna nam świecić. Może w ten sposób. By musiała być chyba całkowita ciemność. O, lampa tam w środku zaczyna nam ładnie świecić. No i czekamy kilka minut, żeby po prostu rozgrzała nam się i wtedy przejdziemy do testów. Okay, słuchajcie, przechodzimy do testu numer 2. Tube driver preamp. Chciałem, żeby on służył do tego, żeby nasycić dźwięk lampą. Być może zastosuję go jako dopalacz do któregoś z przesterów jeszcze, jako booster. Mamy oczywiście możliwość kreowania tu dźwięku i teraz tak, dźwięk czysty na dwóch singlach. Thank you.
słychać różnicę. Dobra, i teraz będzie humbucker. Zobaczymy z humbuckerem. Dźwięk. Troszeczkę wyższych tonów dodamy. To by było na tyle, słuchajcie. Nic tu więcej nie wydumam, nic tu więcej nie wymyślę. Efekty są wszystkie poskładane. Fajnie wszystko chodzi, więc czas na budowę pedalboardu. Składanie tego wszystkiego do kupy, a później tak naprawdę będzie wielka jedna zabawa brzmienia, szukanie tych swoich tutaj brzmień, przerabianie tego jeszcze pewnie raz wszystkiego. Jeszcze raz układanie, jeszcze przerabianie, tak żeby właśnie dostosować do własnych potrzeb. Projekt ma przede wszystkim na celu to, aby popularyzować takie działania, składanie własnych efektów, uczenia się elektroniki, szukania własnego brzmienia i tego wszystkiego, co w gitarze jest najlepsze, a przede wszystkim pasji i zadowolenia z grania. Także dziękuję serdecznie, pozdrawiam, no i zapraszam na odcinek finałowy. Dzięki, ahoj!